Witam Państwa serdecznie po długiej, długiej przerwie, no spowodowanej rzeczywiście obniżeniem stanu zdrowotności naszych obywateli, ale przede wszystkim no, stanu pandemicznego. Także dobrze, że my mam nadzieję, że będziemy już funkcjonować w miarę normalnie. Także jeszcze raz witam Państwa serdecznie po długiej przerwie i obiecuję, że będziemy spotykać się częściej. Szanowni Państwo, ostatnio ja bym musiał zrobić taki krótki wstęp, zanim przejdziemy do materiału zasadniczego. Co to znaczy restrukturyzacja, cel restrukturyzacji? Więc cała restrukturyzacja to jest proces. Proces, który ma na celu stworzenie przesłanek do wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa. Wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa. I tak, jeżeli restrukturyzowane jest coś przez państwo, to mówimy o restrukturyzacji makroekonomicznej. Jeżeli przez region, na przykład Urząd Marszałkowski, to mezoekonomicznej. Jeżeli mówimy o samorządzie, przedsiębiorstwie, to mikroekonomicznej. Restrukturyzacja jest, jeżeli my zupełnie inaczej, ze względu na jej obszar działania, to jest podmiotowa restrukturyzacja polegająca na zmianie własności firmy. I tutaj przypomnę Państwu, prezydent chciał przekształcić szpital w spółkę. Porażka, nie udało się. Dalej przedmiotowa, wzrost pozycji na rynku. O, zatrudnieni kolejni dyrektorzy dołowali ten szpital. No i ta restrukturyzacja już przedmiotowa, po prostu gdzieś świadcząca o pozycji naszego szpitala w rynku, no porażka następna. Jeżeli chodzi o ze względu na sytuację, to wyróżniamy restrukturyzację naprawczą, rozwojową i restrukturyzację dostosowawczą. Naprawcza, no to nie będę Państwu mówił, ona polega na tym, żeby po prostu coś tam naprawić, żeby chodziło. Ale najważniejsze to, że był program naprawczy. Pan prezydent mówił o programie naprawczym, dyrektorzy mówili o programie naprawczym. Mówili o tym na sesji, tak a propos radnych. Niektórzy radni tylko stoją na straży wartości naszych mieszkańców. Ale reszta, zobaczcie kto jak głosuje. No wszystkie kłamstwa, czy prezydenta, czy dyrektora szpitala łykają jak pelikany rybę. Bez pomyślunku, bez zastanowienia się, bez niczego. Oni po prostu działają tylko raz, gdy trzeba się dać wybrać. I to jest cała działalność Rady Miasta. Będziemy o tym bardzo szczegółowo mówić. Kto jest gdzie z kim powiązany, dlaczego tak się zachowują, to jeszcze przyjdzie na to czas. Natomiast jeżeli chodzi o restrukturyzację rozwojową, to wiadomo, że restrukturyzacja rozwojowa to jest wykorzystanie szans. Były te szanse wykorzystywane, ale po prostu kolejni dyrektorzy utrącili, no porażka. No rzeczywiście ta dostosowawcza, no dostosowali się jedynie do bycia szpitalem pandemicznym. Co dzisiaj się ocenia, że to nie było najlepsze, ale nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Ale co się stało? Ten szpital po prostu zniknął prawie z mapy. Ale wzrosły znaczenie szpitali ościennych. Ja nie mam pretensji, że one zaczęły działać. Wąbrzeźno, Łasin, Świecie. No gdzieś ci ludzie musieli trafić. A w jakich warunkach? Będziemy o tym mówić. I w końcu docieramy do restrukturyzacji ze względu na sytuację. I to jest restrukturyzacja, są dwie. Są kanony w ekonomii. To jest restrukturyzacja finansowa, zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Porażka. Zobowiązania wzrosły około 80 milionów, wymagalne na koniec maja. Będziemy jeszcze o tym mówić. No i przede wszystkim restrukturyzacja operacyjna. To jest przede wszystkim marketing, produkt i zasoby. No zasoby. Kilkudziesięciu lekarzy zwolnionych, produktu medycznego nie było, tylko był jeden, a przede wszystkim marketing tylko mówił, jaki jest piękny i przystojny i mądry dyrektor. No to było wszystko. Porażka. Dlaczego o tym mówię?
Dlatego, że mój zespół, ja mam prawo o tym mówić, bo mój zespół był już o krok od wdrożenia restrukturyzacji, która uzdrowi finanse szpitala, uzdrowi, poprawi płynność finansową. Będziemy przez wiele lat oczywiście spłacać, bo trzeba spłacić długi, ale po prostu nam tego nie udostępniono. Pan Malinowski, to mnie zwalniał, pan Glamowski, raporty pisał, no po prostu towarzystwo oszalało, nie mając zielonego pojęcia o restrukturyzacji, nie mając zielonego pojęcia absolutnie o prowadzeniu szpitala. To absolutnie. O, oczywiście głównym dyrygentem w tym wszystkim był poseł Szymański. Nie wiem, czy kiedykolwiek przeprosi pan za to, co pan zrobił, za wybór swojego człowieka na stanowisko prezydenta. Ale biorąc pod uwagę to, że nie pozwolono nam, to ja myślałem, że przyjdą lepsi, mądrzejsi, no i tak się nie stało. Dlaczego o tym mówię? I pan Malinowski, i pan Lenz, i pan Szymański, i pan Glamowski ciągle nam wmawiali szpital za duży, niepotrzebny. Ale ja się nie dziwię. Ci panowie w ogóle nie mają pojęcia o konstytucji. Oni w ogóle nie znają konstytucji. A już paragrafu 68 zielonego pojęcia nie mają. To są posłowie, to są prezydenci, to jest radny wojewódzki. Niech sobie przeczytają. Będziemy jeszcze o tym mówić. Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest przyszła ekipa zarządzająca, która miała uzdrowić i miasto, i szpital. Nie potrafili napisać projektu o pożyczkę od premiera. Nie potrafili, nieudacznicy. Nie potrafili dokonać restrukturyzacji finansowej ani szpitala, ani miasta. No, nieudacznicy. Ale za to wiedzą, jak się zarabia pieniądze. Szanowni Państwo, to jest skandal, żeby dyrektor szpitala zarabiał prawie rocznie 400 tysięcy. To jest skandal, że jego zastępcy zarabiają nie mniej. Nie mniej. To jest również skandal, że niektórzy zastępcy pracują na dwóch etatach. W tym samym czasie. To jest po prostu skandal, którego nie widzi prezydent miasta. Teraz tak, nie chce widzieć, bo to są koledzy, czy nie chce widzieć, bo się na tym nie zna i nie ma zielonego pojęcia. A to już nie wiem. To jest pytanie do pana prezydenta. Może ma w tym udział. Nie, no ja tak bym nie sądził i nie posądzam tutaj o jakieś inne konszachty. Natomiast no, przyjdzie czas. Panowie, 2 lata do wyborów, no 2,5. Ktoś was z tego rozliczy. Odpowiadacie ustawowo jeszcze przez 5 lat. Tak jak mnie żeście podawali do prokuratury wszędzie a propos. Prokuratura umorzyła. Ja się do tej pory nie odnosiłem do tego. Ale po prostu, no, prawda wyszła na jaw. Szpital szedł w dobrym kierunku, był dobrze zarządzany i prokuratura umorzyła wszelkie postępowania prowadzące przez prawie 6 lat. I teraz tak, skoro dyrektor zarabia takie pieniądze, zarząd zarabia takie pieniądze, to ja się pytam, panie dyrektorze, dlaczego pan jeszcze nie wykonał? Oczywiście wczoraj było to w gazecie. Ale ja dzisiaj chcę się pana zapytać. Wczoraj pan na sesji oszukał radnych, a oni łyknęli to kłamstwo jak pelikany. Dlaczego pan po prostu jeszcze nie wypłacił jednorazowego dodatku od pana ministra 5000 zł dla poszczególnych pracowników niemedycznych? Czy oni przez ten czas nie wynosili śmieci zakaźnych, nie wywozili odpadów medycznych zakaźnych? Nie sprzątali pomieszczeń zakaźnych. Panie dyrektorze, pan se kpiny urządza z pracowników szpitala? Obstawił się pan kilkoma kolesiami i pan myśli, że pan szpital pociągnie. Niech pan się wsłucha w to, co pracownicy pana mówią. Bo zaczęli mówić. Im się to nie podoba. I będą mówić. I proszę pana, nie może być tak, że państwo w sposób rozpasany zarabiacie, pan zarabia prawie 400 tysięcy, gdzie ja jako dyrektor łączyłem funkcję zastępcy do spraw medycznych i zarabiałem 140 tysięcy rocznie. Pan 400.
Ma pan jeszcze zastępcę do spraw ekonomicznych, jakby się pan w ogóle na ekonomii nie znał jako główny księgowy kiedyś. Ale wiecie państwo, trzeba na spokojnie. Przyszli, zobaczyli i wypracowali model zarabiania pieniędzy. Dlatego to jest okropne, bo te pieniądze, które żeście nieprawidłowo zarobili, w sposób nieupoważniony, nic żeście nie rozrobili, jakby były przeznaczone dla pracowników nie etatowych, ale nie medycznych, każdy z pracowników dostałby 400 zł miesięcznie podwyżki. Powtarzam, 400 zł podwyżki. Co na to pracownicy? Bo ja bym sobie na taki numer nie pozwolił. Żebym ja bez podwyżki robił tak samo w pandemii, jak inni, którzy zarabiali krocie. Czym oni się różnią, panie dyrektorze? Czym pan się różni od nich? Zabarykodowana administracja, przecież pan w ogóle kontaktu nie miał z pandemią. Pana sumienie, tylko że ktoś kiedyś pana rozliczy za to. Jeszcze chwila. Pan nie będzie tutaj dyrektorem aż do emerytury i Bóg wie jak długo. Natomiast nie boi się pan tego? No ja wiem, bo ma pan kolegę Bułkowskiego, który się też nie boi. No ale to już wasz problem, panowie. I teraz, jeżeli chodzi o pieniądze, które po prostu dzisiaj szpital ledwie dyszy. Zobowiązań jest masa. Wymagalnych prawie 80 milionów więcej. Co chcecie zrobić ze szpitalem? I tutaj jest odpowiedź na pytanie. Szanowni Państwo, ja się nie dziwię tym zarobkom. Powiedziałem, szpital był solą w oku. Ma pana Malinowskiego, pana Szymańskiego posła, pana Lenca posła, pana prezydenta Glamowskiego. I panowie się wyrażacie zgodę na to, żeby ten szpital przestał istnieć. Czyli to jest kwota, cena, którą trzeba było położyć miesięcznie na stół, żeby wynająć do zniszczenia szpitala w Grudziądzu. Jeszcze raz. To jest kwota, którą trzeba było zapłacić za zniszczenie naszego szpitala. Za brak szacunku dla wyborców i brak szacunku dla pacjentów. O tym będziemy mówić, jak żeście potraktowali pacjentów. Ja się w ogóle dziwię, dlaczego jeszcze w tym wszystkim bierze udział pan wojewoda. Pan wojewoda chwali pracowników, zarząd szpitala. Może dlaczego panu to jest na rękę, żeby szpital w Grudziądzu zniknął, panie wojewodo? Co pan myśli, że wszyscy dojadą do Grudziądza, do Bydgoszczy, do Torunia? Na pewno nie. Nie zdążą. Dlatego myślę, że pozostawiam państwa z tą refleksją na weekend i zobaczcie sobie. Zarząd zarabia prawie po 400 tysięcy. Pracownicy pracują na najniższej krajowej. Dostępność żadna i szpital niszczeje. Pewnie trzeba, dobrze, że za taką cenę, bo pewnie jeszcze by się znaleźli tacy, którzy za połowę tej ceny by zniszczyli szpital. Tylko, że po prostu zapomnieli się zgłosić do pana Glamowskiego. Panie prezydencie, to jest pańskie sumienie. Co pan zrobił ze szpitalem, co pan zrobił z chorymi. Ja myślę, że przyjdzie czas, że będziemy o tym jeszcze częściej rozmawiać i bardziej szczegółowo. Dziękuję państwu. Ja mam teraz a propos sytuacji finansowej. Już wczoraj co prawda te uchwały do sesji nie weszły, ale już wiadomo, że na przykład Rada Społeczna Szpitala też nie zaopiniowała jakby sytuację ekonomiczno-finansową szpitala. No nie jest dobrze, więc jak nie jest cały czas dobrze, no to co poszło nie tak? To znaczy nie byli odpowiedni ludzie, jakiegoś ruchu się nie wykonało w odpowiedni czas, czy generalnie jest już tak sprawa stracona, że gdybyśmy nie dostali kilkuset tysięcy, to nie ma żadnego wyjścia, żeby szpital był na prostą. Ja myślę, że to co mówiliśmy, mój zespół, ja, który odpowiadałem za wszystko, mieliśmy plan i pomału z tego szpital by wyszedł. Mówiłem, nam jest potrzebne jeszcze 2-3 lata. Byśmy szpital wyprowadzili, nie potrzeba było nic, zwalniać lekarzy, likwidować, bez sensu. Trafili się nieudacznicy, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia zarządzania w ochronie zdrowia, żadnego. Może znają się na innych sprawach,
ale nie wiedzą o tej restrukturyzacji, o której żeśmy na początku mówili. Ale to, co jest najważniejsze, ignorantem w tym wszystkim jest prezydent Dmowski. Panie prezydencie, pan sobie przypomni ten list do pracowników, pan sobie przypomni ten raport, który pan czytał, także cały purpurowy ze szczęścia, pan był w refektarzu, gdzie pan po prostu no, mówił już, że szpital praktycznie nie istnieje. I dzisiaj co pan może powiedzieć? Za rok będziecie państwo zamykać szpital. Za pół roku. Chyba że pan powoła sobie nowy zespół, a pan zrobi restrukturyzację własnego fotela. Bo jeszcze takiego czegoś nie było. Będzie pan pierwszy. Niech pan spróbuje. Miasto czeka na te decyzje a propos przekształcenia, bo to wiadomo było przesunięte, czeka na decyzje. Mamy czas do, dobrze mówię, marca przyszłego roku, bo tak, już teraz... Do marca 2022 roku. No, czyli do marca przyszłego roku. Jak pan sądzi, ta restrukturyzacja, znaczy to przekształcenie będzie czy nie? Czy tam znowu się coś przesunie, bo my tak z roku na rok to wszystko przesuwamy. A no, faktem jest to, że faktycznie no, COVID z COVID-em, ale opieki nie mamy i to każdy z nas odczuwał. Działają jakoś tam poradnie, ale taka normalna, nie wiem, opieka nie działa. SOR też nie działa, a to jest jakby oddział ratunkowy, który ratować nie ratuje, no bo tak naprawdę nie ma komu tam pracować, się okazuje. Więc jak my tak długo, powiem brzydko, kolokwialnie będziemy się kulać z tym wszystkim? Ja myślę, że dramatem w ogóle były wybory do miasta, wybory później dyrektorów szpitala. Tych panów uratowała, przepraszam, no, sytuacja epidemiologiczna. Przesunięcie na przykład straty. Przecież tak naprawdę macie państwo do marca przyszłego roku czas na pokrycie straty szpitala. I myślicie, że co, ślizgniecie się jeszcze rok? Będzie nowa ustawa? Nie będzie. Myślicie panowie, że przekształcicie szpital w spółkę? Nie przekształcicie. Najpierw trzeba długi spłacić. Panie prezydencie, to trzeba zrobić. Pan nie zna ustawy o ochronie zdrowia, o szpitalach, o zakładach leczniczych. Pan powinien się z tym zapoznać. Pan nie przekształci tego szpitala w spółkę, dopóki pan nie zredukuje zadłużenia. No wczoraj dyrektor Hoppe mówił o próbie pozyskania kredytu z BGK i mówił, że na dzień dzisiejszy rozmawia się o 260 milionach złotych, ale warunek jest jeden. Należy wprowadzić bardziej rygorystyczny plan naprawczy. I z tego znaczy, wynika, że plan naprawczy, który wcześniej był wdrażany, jakby nie został zrealizowany albo był za słaby. Znaczy planu rygorystycznego już dalej się nie da robić, bo nie ma czego. No co chcecie restrukturyzować państwo? Cegły? Mury? Lekarzy nie ma. Pielęgniarek nie ma. Za chwilę niektórzy pracownicy odejdą. Jak chcecie dyżury ustawić? Jak chcecie pozyskać rynek świadczeń zdrowotnych? Myślicie, że jak zrobicie z tego szpitala szpital powiatowy, gdzie będzie przychód na poziomie 150 milionów rocznie, to będzie na obsługę kredytu w BGK-u? Panie dyrektorze, pan sobie kpiny z Rady Miasta urządza. Nie będzie żadnego kredytu z BGK-u, bo ja znam system działania banku BGK. Powinien pan zrobić zupełnie co innego, ale to jest pana sprawa, to pan bierze te 400 tysięcy, prawie nie ja. Ja nie jestem od tego, żeby pana uczyć. Już za późno. Trzeba było uczyć się wcześniej. Nie przekształcicie panowie szpitala w spółkę, bo byście chcieli pewnie go później akcję sprzedać. No. Olimpia nie wyszła, to może szpital wyjdzie. O, nie, panowie. Jeszcze trochę.